Pracowałam z mapami świata, ale uwielbiałem Pani Luisa, jako on kręcił zdjęcia i w pewnym momencie spędził bardzo dużo czasu i stał jeden pan na widokinie. Rzeczywiście powiedział, że jako przyjaciółka, na której był właśnie w Armenii, powiedziała mi: słuchaj, bo Armenia była kiedyś Jankiem, a teraz jest Ukraina. Czuć do tej pory, jak ta Armenia przyjeżdża. Zdecydowanie. To co problemy, które mieliśmy i które ma cała Europa, się dobrze rozwijała. I teraz tak naprawdę to, co się dzieje, to jest kontrrewolucja, która zasłania się interesami każdego człowieka, a za nią stoi taki projekt de facto nacjonalistyczny, który nie ma nic wspólnego z sprawiedliwością społeczną, chodzi o kierowanie strumieni różnych pieniędzy na projekty wspierające wizję Polski, Polski taką To jest w sumie miasto kobiet, znaczy my się tam ciągle kobiety spotykali, bo mężczyźni są właśnie w Rosji i pracują tam, ale myśmy tam spotkali takich mężczyzn, bo tam cały czas Witak, który odbudowuje się po trzęsieniu ziemi, zmniejsza rzeczą gorszym skutkiem, rzekł zupełnie. Cały czas była wiara i ta wiara się zrealizowała, to, że w końcu będzie jakiś zakład pracy, a był jedyny powrót do zakładu pracy przy dwóch Kloszczaków, a to jest jedyne właściwie miasto, które zatrudnia w jakiejś takiej większej skali. Jeden z ludzi, który spotkaliśmy w czasie, tak powiedział, że on tam nie pójdzie pracować, woli iść do Rosji właśnie, czyli woli wyjechać niż pracować tam, bo jego, że to jest jedyny zakład pracy w tym miejscu, to oni mogą narzucić jakiekolwiek warunki pracy i to dla niego z powodów tych jeszcze trudnościowych jest niedopuszczalne. On woli się dać u kobiet za większe pieniądze w Rosji po prostu, bo nie szukać w Spitaku może za temat, na który on chodzi. Jak w ogóle w ogóle ta odbudowa w Spitaku, jak miasto, które tak jak powiedzieliście na początku, zupełnie legło w gruzach, tam pan pisze, że został się jeden budynek, tak, w całym mieście. Jak w tym momencie to miasto wygląda? To jest miasto bardzo różnorodne. Czy to jest też niezwykle ciekawe, bo to jest też ze względów geograficznych zamknięte po prostu w dolinie, do niego się trzeba dostać przez łańcuchy górskie, przejeżdżając serpentynami jego wnętrza. I jak jedzie się z Rymania do Spitaka, no to mamy taki dosyć standardowy widok. Znaczy te miasta są raczej biedne, te wioski jeszcze biedniejsze, ale wszystko wygląda tak samo. Natomiast wjeżdżając do Spitaka, nagle mamy zupełnie odmienną architekturę i to za każdym razem jest coś innego. W związku z tym, że Gorbaczow poprosił Zachód o pomoc w budowie, to te wszystkie kraje budowały osiedla lub też szkoły czy szpitale, takie tymczasowe. Zachód się wie, że to jest na przykład są białe kontenery, które stoją w pewnym przestrzeniu, są zamieszkałe, to jest osiedle polskie. Po prawej stronie jest norweski szpital, później po lewej stronie jest czeska szkoła. To za każdym razem jest inny styl architektoniczny. W latach 80. to jest skandynawski styl, a tutaj Włosi. Osiedle włoskie wygląda jak pralki, bo to inny styl wychował, co wygląda naprawdę w stylistyce trochę pralek. Potem zaraz obok tego osiedla włoskiego jest niskie, skromne, topione, nie terenie ale też szpitale skandynawskie właśnie tak, to jest wielki znak zapytania. Zaraz później niedaleko jest nowa rzecz, czyli są te okręgi, które miały być takim nowym pomysłem na zabudowę miasta, gdzie był taki pomysł urbanistyczny, żeby powstały takie trzy kręgi. Wewnątrz miał być krąg miejski,
rzeczywiście będą tam i znajdzie. To sprawa będzie ewidentna. Ale w moim przekonaniu, plan Morawieckiego wskazuje zupełnie inny kierunek niż Polska szła do tej pory gospodarce polskiej. I ja trzymam owoc wszystkich obrony, żeby ten kierunek nowe centrum miasta jest odbudowane tak, trochę w takiej ormiańskiej stylistyce, tam obłożone są te budynki tuflem, czyli taką skałą, która jest tam bardzo popularna, reformy, ale to też nie zostało skończone, więc mamy trochę nowej architektury, takich planów po trzęsieniu ziemi. Mamy bardzo dużo tych tymczasowych i w centrum miasta i w niektórych częściach miasta są też tak zwane wagonczyki, czyli ta pierwsza pomoc mieszkaniowa, która dotarła jeszcze zimą, czyli po prostu wagony kolejowe jeszcze z napisem. Czy jeszcze można powiedzieć, że jest słaba, rozbita i tak naprawdę nic nie ma z tym mieszkają. Postawcie panowie jakiś stopień. Nie ma chyba żadnego porządku urbanistycznego. Ja nie uważam, żeby wystawianie stopni miało sens. 5 grudnia!